Państwo, witamy na kolejnym czwartku z ekonomią w ramach Akademii Patriotów. Dzisiaj gościmy fundatora i zarazem założyciela Instytutu Misesa, pana doktora Mateusza Machaja. Proszę. Temat, który zostanie dzisiaj poruszony przez pana doktora, brzmi pseudokonflikt między jednostką a wspólnotą. Być może brzmi on na starcie zagadkowo, ale i dlatego nie będziemy zdradzać szczegółów. Pozwolę panu Mateuszowi, żeby rozwinął ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję bardzo państwu za przyjście. Przyznam się od razu na wstępie, że na początku, jak wymyśliłem ten temat, to wydało mi się, że to będzie dosyć lekki, przyjemny temat. Potem do niego usiadłem, zacząłem nad nim pracować i szybko moja teza została zweryfikowana. Mało tego, jak zacząłem się coraz bardziej zagłębiać nad tym zagadnieniem, które sobie postawiłem, tej tezy o pseudokonflikcie, tak, bo temat mojego wystąpienia to pseudokonflikt między jednostką a wspólnotą. Gdy zacząłem ten temat coraz bardziej zagłębiać, to zacząłem dochodzić do wniosku, że no to nie jest tak do końca, że to jest pseudokonflikt. Może jednak rzeczywiście jakiś konflikt między jednostką a wspólnotą jest. Więc na pewien czas zarzuciłem ten temat, ale potem do niego wróciłem, zacząłem jeszcze raz się nad nim zastanawiać i trochę historia zatoczyła koło. Doszedłem do wniosku, że jednak ten pseudo, z naciskiem na pseudo, konflikt jednak jest. Ale w sumie zatrzymałem się gdzieś po środku i będę się starał krótko, na tyle, na ile to możliwe, bo liczę na to, że się Państwo zaangażujecie trochę w dyskusję, bo temat jest bardzo szeroki. Będę starał się jakoś odpowiedzieć w sumie na dwa pytania, albo obronić takie, albo wyjaśnić takie dwie tezy. Jedna mianowicie taka, że właśnie dlaczego moim zdaniem jest to pseudokonflikt, czyli dlaczego tak naprawdę nie ma immanentnego konfliktu między pojęciem jednostki a pojęciem wspólnoty. No a drugie pytanie, jak już spróbuję odpowiedzieć na to, dlaczego takiego konfliktu moim zdaniem nie ma lub dlaczego zakładanie takiego konfliktu w myśleniu społecznym jest tak naprawdę uproszczeniem bądź błędem, to drugie pytanie, no skoro rzeczywiście tak jest, skoro niby odpowiedź jest taka prosta, że to jest pseudokonflikt, no to dlaczego jednak w tym myśleniu społecznym, w dyskursie na temat życia politycznego, społecznego, gospodarczego, szczególnie w dyskursie doktrynalnym pojawiają się spory dotyczące ideologii, dotyczące tego, która doktryna na przykład właściwie interpretuje życie człowieka. Dlaczego taki konflikt jednak się przewija? Bo to zestawienie jednostka a wspólnota, jednostka a społeczeństwo, jednostka a państwo na przykład, tak? Czy jakieś rozmaite wspólnoty. Dlaczego takie zestawienie zawsze się jednak pojawia? No, skoro można by tak prosto jakoś odpowiedzieć na to, że jest to pseudokonflikt, no to dlaczego jednak to jakoś się przewija i będę starał się jakoś pokazać, że w sumie jakiś sens w tym zestawieniu jest, ale jest on w gruncie rzeczy trochę inny od tego jakby się przedstawia na takim poziomie bardzo uniwersalnym, bardzo generalnym. Zacznę może od prostego w sumie zestawienia, tak jak sobie weźmiemy powiedzmy jednostkę, a tutaj weźmiemy sobie jakąś tam zbiorowość, no to cała ten czpień jednostka kontra wspólnota, czy wspólnota kontra jednostka, on się w sumie bierze ze sporu o to, co jest bardziej pierwotne. I jak sobie przeanalizujemy retorykę, zwłaszcza retorykę, bo z doktrynami, ideologiami jest często tak, że one są w bardzo dużym stopniu przesycone mieszanką retoryki i systemu wartości. Pojawiają się jakieś wartości zawsze w doktrynach, w ideologiach. One są często przesycone retoryką, tak? Czy jakimiś pewnymi chwytami erystycznymi, rozmaitymi, które są pełne słów, też często zabarwionych emocjonalnie. Z czego się w ogóle taki konflikt takich doktryn między właśnie jednostką a wspólnotą bierze? On się mianowicie bierze ze sporu to, co jest bardziej pierwotne. Czy bardziej pierwotna jest jednostka, czy bardziej pierwotna jest wspólnota? Na poziomie, mówię, takim czysto generalnym, uniwersalnym. W gruncie rzeczy na tym bardzo uniwersalnym, generalnym poziomie odpowiedź jest taka, że w pewnym sensie i jedno, i drugie jest pierwotne, albo jedno, drugie jest wtórne. To znaczy te doktryny, które lubią bardziej akcentować i podkreślać znaczenie jednostki, zwracają uwagę na autonomię w sensie decyzyjnym, to znaczy wszelkie zmiany wokół nas, które obserwujemy, czy jakiekolwiek nawet niekoniecznie zmiany, ale jakiekolwiek decyzje, które są podejmowane,
to są zawsze decyzje podejmowane przez jednostki, to znaczy przez konkretnych ludzi. No, decyzje podejmuje albo suwerennie, nawet osoba jakoś tam mieszkająca na swoim terenie w oderwaniu od społeczności, podejmuje decyzję ja sam na przykład. Ale nawet jeśli popatrzymy na wspólnoty i społeczności, które są jakoś tam organizowane za pomocą kolektywu, spółkę akcyjną, na przykład w spółce akcyjnej jest wybierana władza, tak, to też jest jakaś wspólnota, spółka akcyjna wybiera władzę, zarząd, to ten zarząd podejmuje decyzję, ale w tym zarządzie są zawsze jednostki, które podejmują decyzję. Tak samo władza też wybierana w wyborach powszechnych, na przykład prezydent czy premier wybierany przez parlament, to też jest jakaś jednostka, która podejmuje decyzję. I w sensie autonomii, w sensie podejmowania decyzji, to jest to decyzja zawsze należąca do jednostki. No ale z drugiej strony, mimo że jednostka podejmuje tę decyzję, i w tym znaczeniu jest to zawsze pierwotne, tak? Dlatego te tak zwane doktryny bardziej indywidualistyczne lubią akcentować jednostkę, bo mówią, że przecież to jednostka zawsze podejmuje decyzję, prawda? Ale z drugiej strony, po pierwsze, taka jednostka, ona może mieć ukonstytuowanie kolektywne, społeczne, na przykład być wybierana w wyborach, tak? Więc w pewnym sensie jest wybierana przez wspólnotę. Ale druga, jeszcze bardziej fundamentalna rzecz wiążąca się z tą jednostką podejmującą decyzję, mianowicie nikt nigdy nie jest swoim własnym tworem, jeśli moglibyśmy tak powiedzieć, tak? To znaczy nie ma takiej sytuacji, że decyzja jest w 100% zindywidualizowana w tym znaczeniu, że podejmuje ją jednostka, która sama siebie ukształtowała. No z bardzo prostej przyczyny, nikt siebie sam nie urodził i nikt siebie sam nie wychował. Tak więc nawet jeśli od strony czysto decyzyjnej mamy autonomię jednostki, czyli sytuację taką, że jednostka jest właśnie tym ostatecznym elementem podejmującym decyzję, to w procesie jej kształtowania no trudno zaprzeczyć temu, że ona jest w jakimś sensie efektem działania wspólnotowego, czy ogólnie jest efektem tego, że została ukształtowana przez rodzinę, która tą osobę wychowała. No najpierw wyżywiła oczywiście, tak? Więc jest to najpierw kwestia wyżywienia, wychowania, ukształtowania jakiegoś systemu wartości. Oczywiście to nie jest programowanie. Ta jednostka, która podejmuje decyzję, ona nie jest zaprogramowana, nie jest w całości wygenerowana przez tą wspólnotę, stąd jej właśnie ta autonomia, że ona może zawsze, ta osoba, jednostka, zadziałać inaczej niż by wskazywała na to pewne wartości albo systemy, które były wpajane w nią przez lata. Więc nie jest zaprogramowana, ale mimo tego, że nie jest zaprogramowana, no trudno twierdzić, że jest absolutnie pierwotna, bo nie jest. Jest pierwotna w sensie decyzyjnym, tej autonomii podejmowania takich bądź innych decyzji, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o proces jej powstania, ukształtowania, to nie jest pierwotna, bo zawsze, prawda, jako ludzie się rodzimy w jakiejś konkretnej rodzinie, w jakiejś konkretnej kulturze, w jakiejś konkretnej społeczności i jesteśmy uspołeczniani, tak? To znaczy tworzy się z nas jakieś jednostki, które są ze wspólnotą jakoś tam powiązane, dlatego już jak gdyby widzimy, że te odwołania retoryczne w doktrynach, tak, między tymi bardziej indywidualistycznymi, a tymi bardziej wspólnotowymi, w pewnym sensie mówią o używają tego pojęcia, że coś jest bardziej pierwotne w odniesieniu do dwóch różnych rzeczy, tak, bo w zasadzie w sensie decyzji, podejmowania decyzji, pierwotna jest jak gdyby jednostka, bo tylko jednostka może podjąć taką decyzję, nawet jeśli działa w imieniu kolektywu, to jest to jednostka podejmująca decyzję w imieniu kolektywu. Natomiast z drugiej strony ona nie jest od strony historycznej czy faktycznej w całości autonomiczna, stworzona jak gdyby w próżni, dlatego że wszyscy rodzimy się tak, jajko i kura, tak, trochę na tej zasadzie, tak, zawsze jednostki się rodzą w konkretnej społeczności i w tej konkretnej społeczności są wychowywane i kształtowane. Co się wiąże, jaka jest też konsekwencja tego, że te jednostki zawsze się rodzą we wspólnocie i we wspólnocie są kształtowane. Mianowicie konsekwencja następna jest taka, że jednostka zawsze się pozycjonuje jakoś wobec reszty społeczności. To znaczy może z jednej strony kontynuować pewne tradycje, konwenanse, przyzwyczajenia, które pojawiły się w tej społeczności, która ukształtowała tę jednostkę. Może częściowo kontynuować te tradycje i przyzwyczajenia, a może nawet w całości postawić się w opozycji do
do dotychczasowych konwenansów, czy dotychczasowych przyzwyczajeń do tego, jak ta wspólnota funkcjonowała. Wreszcie może też wybrać taką opcję, że po prostu może porzucić w całości wspólnotę i przenieść się do innej wspólnoty. Tak czy inaczej, zawsze, gdy mówimy o jakiejś jednostce, to w zasadzie ona musi i jest nieodłącznie pozycjonowana wobec wspólnoty. Ma to też wyraz w tak zwanych prawach jednostek, bo to jest też takie dosyć powszechny termin, tak szczególnie teraz w cywilizacji zachodniej. W cywilizacjach zachodnich mówi się o prawach jednostek. Tak? Mówimy o tym, że jakaś jednostka ma uprawnienia. Co to tak naprawdę oznacza? Retoryka jest w sumie zindywidualizowana, bo mówimy o tym, że jest jakaś jednostka i jej coś wolno. I nikomu nic do tego. Tylko że należy zwrócić uwagę na to, że prawa jednostki czy uprawnienia jednostek to nie jest rzecz, nie ma charakteru binarnego, czyli takiego, że mówimy o relacji człowieka do rzeczy tylko i wyłącznie, tylko ma charakter właśnie trianguralny, to znaczy ona, gdy mówimy o prawie jednostki, to tak naprawdę mówimy nie tylko o jednostce, nie tylko o konkretnym człowieku, nie tylko o konkretnej osobie w odniesieniu do jakiejś rzeczy, którego interesuje, bądź ją, tylko mówimy o konkretnej osobie w odniesieniu do rzeczy, ale ze względu na to, ze względu również na wszystkie inne osoby w społeczności. Krótko mówiąc, gdy mówimy o prawach jednostek, to tak naprawdę mówimy jednocześnie o prawach wspólnotowych. Mało tego, sama koncepcja praw jednostek, czy prawa jednostki, albo prawa człowieka, bo też jest taki termin prawa człowieka, ale jej się utożsamia z pewną tak już bardziej skonkretyzowaną kulturą, związaną z pewną tradycją ideologiczną. Ale w gruncie rzeczy prawa człowieka, tak, to jest taki odłam, jedna z wersji praw jednostki według jakiegoś tam światopoglądu. To gdy mówimy o tych prawach człowieka czy prawach jednostek, to my tak naprawdę mówimy też o prawach społeczności, bo pojęcie prawa jednostkowego albo prawa człowieka, czy ono na przykład ma sens, gdyby żył tylko jeden człowiek na Ziemi, tak? Gdybyśmy tylko popatrzyli na Robinsona Crusoe, który mieszka na bezludnej wyspie. No nie, to pojęcie tak naprawdę nie miałoby sensu, no bo Robinson sobie robi i tak co chce. No sam dla siebie sądów nie założy. Znaczy, w sumie, jeżeli miałby rozdwojenie jaźni albo po prostu lubił pewne gry, konwencje, zabawy, no to oczywiście mógłby sobie zorganizować sam tak zwaną społeczność, sam siebie sądzić, odgrywać przedstawienia, czerpać z tego przyjemność. Ale faktycznie rzecz biorąc, no to pojęcie uprawnień, praw jednostek nie miałoby dla niego sensu. Sens dopiero bierze się wtedy, kiedy jest ktoś inny, jeszcze druga osoba, albo kolejna, trzecia, czwarta, piąta. Tylko i wyłącznie wtedy prawa jednostki mają sens. W związku z tym, gdy mówimy o prawach jednostek, to one zawsze mają konsekwencje społeczne i zawsze mają wymiar społeczny. I gdy popatrzymy na poszczególne tak zwane prawa jednostek, tak, na przykład prawo własności, czy prawo własności, no, od strony filozoficznej, jakiejś takiej, powiedzielibyśmy, odnajdywania się człowieka w rzeczywistości, to mówimy, że człowiek jest jestestwo nasze, jesteśmy my na naszym terenie, posiadamy własny dom. To często ma taki właśnie wymiar bardzo osobisty, ale w gruncie rzeczy, gdy popatrzymy od strony prawnej na to, gdy mówimy o tym na przykład, że co to znaczy, że dom jest nasz? Gdy mówimy, że do nas należy, albo do mnie należy na przykład konkretne mieszkanie, albo do mnie należy konkretny samochód. To nie jest tylko i wyłącznie właśnie binarna relacja między mną a samochodem, a mną a domem. To jest triangularna relacja między mną, samochodem, a wszystkimi innymi. To jest relacja między mną, a resztą społeczeństwa. Między kolejną osobą, sąsiadem, 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 dalszym sąsiadem, osobą z innego miasta, całą resztą społeczności. Więc prawo własności ma zawsze wymiar społeczny. Ono nie dotyczy tylko osoby i rzeczy, która rzeczy, którą włada ta osoba. Ona dotyczy rzeczy, osoby, która nią włada, oraz wszystkimi innymi osobami. Na przykład prawo własności mówi, że możemy tam dysponować, nie dysponować, użytkować, nie użytkować, zniszczyć. Ale chociaż opisujemy je właśnie w prawie w odniesieniu do konkretnej osoby, do właściciela, to ono jednocześnie nakłada pewne pasywne zobowiązania na wszystkich innych ludzi. Dlatego, że zasada prawa własności mówi,
że ta osoba jest właścicielem, oznacza to nie mniej, nie więcej jak tyle, że wszyscy inni ludzie nie mogą na przykład z tej własności skorzystać bez zgody właściciela. Że nie mogą na przykład pojawić się na terenie właściciela, że nie mogą sobie wkroczyć. Znaczy, no, prawo stanowione różnie tą własność traktuje, tak? Ale taka idea jest, esencja prawa własności jest taka, że ktoś nie może wkroczyć na nasz teren, że ktoś tak naprawdę zobowiązujemy masę innych ludzi, pasywnie oczywiście, bo to nie jest jakieś aktywne zobowiązanie, że ktoś musi na nas pracować albo nam służyć, tylko wyznaczamy granice, zobowiązujemy innych ludzi do tego, że nie będą zachowywać się w taki bądź inny sposób, że będą uszanowywać, że będą szanować naszą własność, to polega na tym, że nie wezmą naszego portfela. My mamy władanie w tym znaczeniu, że inni tego władania nie mają. I prawo własności jest właśnie idealnym przykładem tego, jak prawo teoretycznie jednostkowe, bo ono tak jest przedstawiane. Mówi się o tym, że prawo własności to jest indywidualne prawo, prawo człowieka albo prawo właśnie w tradycji szczególnie liberalnej, tak, eksponowane jako, że to jest coś takiego związanego bezpośrednio z jestestwem moim, tak, ze mną, że to jest jak gdyby przedłużenie mojej tożsamości, że to do mnie należy. I w pewien taki psychologiczny sposób to rzeczywiście tak jest, ale patrząc ze strony społeczno-prawnej, to wymiar jest jak najbardziej kolektywny, w tym znaczeniu wspólnotowy, że to określa pewne reguły postępowania wszystkich innych ludzi. Mówi, że nie wolno, dopóki właściciel się nie zgodzi. Inne przykłady, no prawo do prywatności na przykład, tak? Też to się traktuje jako pewną intymność, tak? Że to jest intymność, to należy do mnie, ale prawo do intymności oznacza nie mniej, nie więcej, jak tyle, że na wszystkich innych nakładamy pewne pasywne zobowiązanie. Nie podglądaj, tak? Mówimy, że wszyscy inni zostają w jakiś sposób zobligowani do tego, żeby czegoś nie robić. Prawo do wolności słowa. Ono jest trochę powiązane z prawem własności tak naprawdę, bo wolność słowa, no co to znaczy wolność słowa? Jak jestem na swoim terenie, to mogę mówić. Albo drukuję swoją gazetę. To też, czy mam swoją stronę internetową, też muszę być czegoś właścicielem. Ale prawo do wolności słowa oznacza tyle, że jak mogę wypowiedzieć jakieś słowa bezpośrednio niezagrażające życiu innych ludzi, czy własności innych ludzi, to mogę je powiedzieć, nikt nie może mi tego prawa odebrać. Tak? To się nazywa właśnie wolnością słowa. Czyli znowu nakłada to w jakimś sensie pasywne, negatywne zobowiązanie na wszystkich wkoło do tego, że czegoś robić nie będą. Prawo do życia, no to też, prawda, kolejny przykład, który moglibyśmy zastosować, odnoszący się również do tej kwestii działania innych ludzi. Tak, prawo do życia nie oznacza tyle, że zmuszam innych do tego, żeby na przykład na mnie pracowali, chociaż niektórzy tak prawo życia chcą interpretować. Prawo do życia w takim najprostszym rozumieniu oznacza tyle, że nikt nie może nam po prostu tego życia odebrać, tak? Że po prostu nie może nas zabić. Czyli znowu jest to w jakimś sensie pasywne, negatywne zobowiązanie nałożone na innych. Nie po to, żeby nam służyli, tylko po to, żeby się trzymali od nas z daleka na tyle, żeby nam nie zagrozić naszemu życiu, tak? To jest wytyczenie jakiejś granicy. I znowu dobry przykład tego, jak takie prawo zindywidualizowane, jednostkowe w retoryce, bo ono w retoryce jest bardzo jednostkowe, w rzeczywistości ma charakter społeczny, ma wymiar społeczny ogromny, wspólnotowy. I to jest właśnie swoistego rodzaju paradoks, że w doktrynach pojawia się taka retoryka konfrontacyjna wspólnoty jednostki, a w dużej mierze wszystkie te prawa jednostkowe, i tak moglibyśmy, tak, tutaj wybrałem tylko te przykłady takie najsłynniejsze, tak moglibyśmy poszczególne prawa jednostek, które są jednostką przyznawane, tak na dobrą sprawę właśnie uspołecznić, ukontekstowić społecznie, pokazać, że one mają, że tak jak eksponowana jest ta strona pozytywna, że ja jestem osobą, która ma prawo do życia, mogę sobie żyć, prawda, swobodnie. Jestem osobą, która ma prawo do własności, mogę dysponować swoją własnością. Jest ta eksponowana ta strona pozytywna, ona ma z drugiej strony tą stronę negatywną, znaczy negatywną nie w sensie takim pejoratywnym, tylko negatywną w sensie tą pasywną, że są inni ludzie do czegoś zobowiązani negatywnie, w taki sposób, że czegoś nie będę podejmować działań, które będą te moje prawa naruszać. To są pewne reguły gry na poziomie wspólnoty, które mają sens tylko właśnie w momencie, w którym pojawia się druga osoba, że jak mamy jednostkę, mamy jakąś rzecz, tak, obiekt własności, to nie jest relacja tylko między rzeczą a człowiekiem. To jest tak naprawdę relacja między rzeczą, człowiekiem a resztą. Tak? To jest taka potrójna relacja, więc ona siłą rzeczy zawsze ma wymiar społeczny. W ogóle nie sposób sobie wyobrazić tak naprawdę właśnie prawa własności, koncepcji prawa własności bez wymiaru społecznego. Wracając do tego przykładu Robinsona,
No to właśnie prawo własności w przypadku Robinsona nie ma specjalnego znaczenia, dopóki się nie pojawi piętaszek. Jakaś druga istota, osoba, która ma coś, co Jürgen Habermas nazwałby racjonalnością komunikacyjną, taka, z którą się można porozumiewać, ustalić pewne zasady postępowania społecznego, dopiero wtedy to pojęcie uprawnienia ma sens, tak? Czyli dopiero na poziomie jednostki. Wcześniej, jak mamy tylko i wyłącznie jedną osobę na danym terenie, no to prawo własności w sumie nie gra roli, chyba że jest pewną, tak jak powiedziałem, zabawą. No, Wittgenstein nazwałby to grą językową, tak? Tak jak nazwałby grą językową przekładanie z ręki do ręki, twierdzenie, że ja teraz na przykład handluję sobie flamastrem, tak? Lewa ręka sprzedaje prawej ręce, a potem prawa ręka sprzedaje lewej ręce. Czy to jest handel rzeczywiście? No niezupełnie, tak? No, tak samo byłoby z koncepcją sądownictwa, systemu prawnego, gdyby ktoś sam ze sobą tak się bawił i próbował budować system prawny albo system prawa własności, będąc samemu na wyspie. To też byłaby jakaś zabawa konwencją. Przechodząc już wracając do wątku głównego. Ponieważ nie da się skonstruować koncepcji jednostki, prawa jednostek i jednostek w oderwaniu od kontekstu społecznego, to w gruncie rzeczy konfrontowanie wspólnoty i jednostki jest dlatego jak gdyby pseudokonfliktem, bo zawsze, gdy mówimy o jakiejś wspólnocie, to zawsze mówimy o jej pozycjonowaniu w niej jednostek, ustalaniu jakichś reguł postępowania, bo wspólnota generalnie rzecz biorąc, jakąkolwiek byśmy sobie nie wzięli, wspólnotę, to ona ustala sobie coś, co nazywamy zasadami gry, zasady gry. I wspólnota mieszkaniowa sobie ustala. Cisza po 23, tak? Wspólnota, spółka akcyjna sobie ustala. Zarząd decyduje w tym zakresie. Do innego typu działalności potrzebna jest zgoda akcjonariuszy na przykład. Wspólnota ustala zasady gry i te zasady gry są zawsze ustalone w pozycji do uprawnień jednostek. Tak? Do uprawnień jednostek. Dlatego tak naprawdę zestawianie jednostka kontra wspólnota na poziomie bardzo ogólnym, do tego zmierzam, na poziomie kategorii jednostka, wspólnota jest w zasadzie błędne, bo jako kategorie te rzeczy nie są ze sobą skonfliktowane. One są wręcz ze sobą powiązane, bo nie ma czegoś takiego jak jednostka w oderwaniu od wspólnoty, co starałem się przed chwilą pokazać, a w drugą stronę, jak wspólnota ustala zasady gry, to te zasady gry są ustalane dla jednostek, zawsze. Więc zawsze występuje jakiś poziom symbiozy między jedną a drugą koncepcją. To znaczy one funkcjonują w troszeczkę innych wymiarach. Bo generalnie rzecz biorąc, konflikty jako konflikty, one sobie istnieją najczęściej wewnątrz wspólnot, między jednostkami. Te konflikty zachodzą i zasady gry, które wspólnoty jakoś tam mają ustalone, pozwalają, czy w teorii mają te konflikty jakoś rozsadzać, łagodzić albo rozwiązywać. I to taka, myślę, byłaby właśnie odpowiedź uniwersalna na poziomie ogólnym, że w sumie zestawienie jednostki a wspólnoty jako tworów, które ze sobą są ze sobą w walce, nie jest poprawne. No to skoro rzeczywiście tak jest, to pytanie kolejne, nieodłączne, jest takie. Skoro tak, to dlaczego jak gdyby tego konfliktu czy tej narracji jest wszędzie pełno, jednostka, wspólnota? A mianowicie tego konfliktu jest wszędzie pełno, dlatego w sytuacji, w której rozpatrujemy najczęściej zmianę. Zawsze, gdy patrzymy na właśnie potencjalne konflikty, jakie się pojawiają, to zazwyczaj te konflikty biorą się zawsze z jakiejś zmiany. I to ma też pewne głębokie uzasadnienie w psychologii człowieka, czy w tym generalnie jak ludzie żyją. Ludzie po prostu się przyzwyczajają do sytuacji, w której żyją. Zawsze zmiany powodują, że dyskomfort u ludzi jakiś. Tak. Gdy myślimy nawet o buntach społecznych, to w sumie ludzie akceptują rzeczywistość, w której żyją. Jeżeli żyją dzisiaj tak, jak żyli wczoraj, jeżeli żyją dzisiaj tak, jak żyli tydzień temu, tak jak żyli miesiąc temu, pół roku temu, rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu, dziesięć lat temu, to w sumie akceptują rzeczywistość, którą zastaną. Problemy się zaczynają, jak zaczynają żyć w rzeczywistości, która jest inna niż wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, miesiąc temu, rok temu. Wtedy to może powodować u nich pewien dyskomfort. I wtedy mogą pojawiać się konflikty.
To jest szczególnie ta zasada właśnie oporu wobec zmiany, czy akceptowania rzeczywistości, która jest rutynowa, ona jest szczególnie widoczna w społecznościach, takich, które my byśmy mogli nazwać, znaczy myślę to z perspektywy środkowoeuropejskiej bądź zachodniej, bądź zachodnioeuropejskiej, mamy takie wspólnoty, w których na przykład my byśmy sobie życia nie wyobrażali. Wspólnoty albo oparte na jakiejś takiej daleko posuniętej opresji, albo sprzeczne z wartościami kulturowymi, które my akceptujemy, albo po prostu bardzo biedne społeczności. Widzimy, jak ci ludzie żyją na przykład, obejrzymy film dokumentalny i myślimy sobie, to jest niemożliwe, żeby tak żyć. Ale po prostu ludzie akceptują rzeczywistość, w której żyją bardzo często. Jeżeli tak żyli tydzień temu, rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu i do takiego sposobu życia są przyzwyczajeni, no to jest to w jakiś sposób akceptowane. To dotyczy wszelkiej sytuacji, tak? To dotyczy na przykład sytuacji ekonomicznej. Ludzie najczęściej się buntują, czy największe przewroty społeczne są wtedy, kiedy sytuacja ekonomiczna się pogarsza. Tak? I w społecznościach nawet rozwiniętych, jak się pogarsza. Bo na przykład może się pogorszyć sytuacja ekonomiczna, ale ona i tak będzie lepsza niż w wielu innych miejscach na świecie, a ludzie i tak będą oburzeni i będą protestować przeciwko zmieniającej się sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że mają pamięć zaraz. Pół roku temu lepiej się żyło, rok temu lepiej się żyło, dwa lata temu lepiej się żyło. Co się stało? Nie może tak być. I nawet jeśli są dalej w relatywnie lepszej sytuacji niż na przykład 95% świata pozostałe, to i tak mogą się buntować, bo mają ten kod w pamięci wpisany, tak, że było inaczej, że nastąpiła jakaś zmiana. I większość konfliktów, oczywiście tak nie jest zawsze, ale generalnie jak popatrzymy na historię człowieka, to rzeczywiście coś w tym jest, że zmiana powoduje u ludzi chęć do działania. Tak? Że nawet jeżeli wiele nieprawidłowości się dzieje, ale one są wpisane w normę, i tak było tygodniami, miesiącami temu, latami temu, to ludzie to akceptowali, przez jakiś czas żyli z tym. Nawet jeśli to są jakieś rzeczy, które nie są korzystne, tak? Dlatego w ogóle notabene wiele systemów nieefektywnych może długo istnieć, bo jakaś taka konserwacja nastąpiła, że te systemy po prostu się konserwują, a tendencje nie są na przykład pogarszające się w znaczący sposób. Dopiero jak znacząco się pogarszają, to wtedy ludzie mogą chcieć rewolucji i odrzucenia danego ładu. Tak? Bardzo wiele nieefektywnych rozwiązań to utrzymuje przy życiu. Ten opór wobec, tak jakby przyzwyczajenie, to konserwowanie. Tak na przykład niska inflacja, 2-3% inflacja jest przez ludzi generalnie akceptowana, no bo w sumie ceny są takie same jak rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, więc ona jak gdyby niespecjalnie przeszkadza, nawet jeśli jest bardzo szkodliwa, bo ludzie po prostu nie widzą świata równoległego, że na przykład gdyby nie było tej inflacji, to byłaby deflacja, tak? Na przykład byłoby jeszcze lepiej, tak? To zawsze jest taki argument, że mogłoby być jeszcze lepiej, to jest zawsze taki argument trochę z czapy. Tak, to jest z kosmosu argument, jeszcze mogłoby być lepiej. Tak? Ja porównuję do tego, co było wczoraj, przedwczoraj, przyszłej, to jest coś namacalnego. Właśnie przez to, że ludzie jak gdyby myślą kategoriami świata zrealizowanego, a nie tego, które teoretycznie mógłby być zrealizowany. No dobrze, to wracając do sedna z tymi zmianami. Gdzie tutaj zmiana wchodzi do tego rzekomego konfliktu? Czy kiedy ten rzekomy pseudokonflikt rzeczywiście staje się konfliktem między jednostką a społeczeństwem. Mianowicie, kiedy mamy do czynienia ze zmianą. Bo jak sobie wyobrazimy społeczność, tak jak mówię, no społeczności mogą być bardzo różne. Wspólnoty mogą być bardzo różne. Ja teraz akurat nie chcę już konkretno wchodzić do wspólnota narodowa, to może być wspólnota gminna, lokalna. Wszystko jedno tak naprawdę. A jakbyśmy sobie jako taką kulkę wyobrazili, no to społeczności oczywiście ewoluują, zmieniają się. Zmienia się charakter relacji w tych społecznościach. Czasami te zmiany są bardzo gwałtowne. Pojawiają się jakieś gwałtowne, radykalne zmiany. Mogą to być zmiany ekonomiczne albo zmiany kulturowe. W przypadku na przykład, powiedzmy, Polski byłaby to na przykład transformacja. W przypadku na przykład społeczności jakichś takich bardziej tradycyjnych, na przykład ze wschodu, to mogłoby być na przykład nowe pokolenie, młodzi ludzie zaczynają słuchać muzyki zachodniej i zaczynają się ubierać inaczej. Tak? Sęk w tym, że zmiana, ponieważ proces decyzyjny, jak już sobie ustaliliśmy, jest jak gdyby na poziomie autonomii jednostki, to zawsze jednostka podejmuje jakąś decyzję, to gdy mamy do czynienia ze zmianą, to te zmiany zawsze się, wyłomy się zawsze zaczynają od indywiduów. One są zawsze jednostkowe.
zawsze jednostka zaczyna, albo grupa jednostek powiedzmy, ale coś jak gdyby takiego mniejszego w społeczności, we wspólnocie. Moglibyśmy to sobie nazwać mutacją. Mutacja jest zawsze lokalna. Mutacja jest zawsze lokalna. No, zawsze taka mutacja jest lokalna, tak samo jest w społeczności. Coś zaczyna mutować, coś zaczyna się zmieniać. Ludzie zaczynają robić coś inaczej. Mają jakiś inny pomysł na robienie tego, co dotychczas robiono. I to jest wyłomem zawsze indywidualnym. I gdy słyszymy najczęściej o konflikcie między jednostką a wspólnotą, to w sumie słyszymy właśnie o takim przypadku, że zaczyna się, że ktoś zaczyna tutaj jakąś mutację uprawiać, coś zaczyna robić inaczej niż dotychczas robiono. Zaczyna się wyłamywać z dotychczasowych schematów, konwenansów, tradycji. Wpada na nowy pomysł czegoś tam. Tak? Tak jak mówię, to może być jakaś zmiana kulturowa, to może być wymyślenie jakiegoś nowego sposobu na prowadzenie przedsiębiorstwa, który, to zaraz będę mówił o kilku przykładach, który całkowicie zmienia na przykład funkcjonowanie społeczeństwa, który ma też konsekwencje kulturowe. To może być na przykład jakiś postęp technologiczny, który radykalnie zmienia sposoby życia ludzi i w konsekwencji powoduje ogromne zmiany wśród innych, które niezbyt się podobają. I wtedy zaczyna wchodzić retoryka. Jednostka kontra społeczeństwo, czy jednostka kontra wspólnota. Przy czym na pewnym poziomie wydaje się to skonfliktowanie uzasadnione, ale w dużej mierze musimy pamiętać, że taka mutacja, no albo ona się przyjmuje i jest odrzucona, albo ona się przyjmuje i po pewnym czasie zmienia się w rutynę. Takie, w ogóle ekonomia to jest taka złodziejska nauka. Wszystko kradnie z innych nauk, wszystkie terminy, pojęcia tak naprawdę podkradają od fizyków, biologów. Tak samo naprawdę jest właśnie, pojawiały się powiedzmy takie pojęcia w ekonomii ewolucyjnej, właśnie rutyn. Zresztą wcześniejszej w takiej ekonomii ścisłej podręcznikowej tam są równowagi, bardzo dużo z fizyki jest. Analogii sił, etc. Więc pewna mutacja, która jest jakaś tam lokalna, ona po pewnym czasie się zmienia w rutynę. Coś staje się rutynowego, a jak coś staje się rutynowego, no to po prostu przechodzi na całą wspólnotę. Jest wygenerowana tak naprawdę nowa, zmieniona wspólnota, w której znowu troszeczkę inne konwenanse funkcjonują, inne trochę zasady gry. Nie mówimy tutaj o przemianach prawnych z konieczności. To mogą być właśnie zmiany na przykład kulturowe, albo zmiany sposobu produkowania, tak? To może być na przykład odejście od gospodarki rolnej. Gospodarka rolna przez długie lata, 80% społeczności zatrudnionych w rolnictwie. Dzisiaj 3%. Tak? To by była taka zmiana przykładowa, która jest i ekonomiczna, i społeczna, bardzo duża. Zaczyna się od jakiejś tam mutacji, która była notabene takim bardzo bolesnym technologicznym postępem, bo nagle się okazało, że zamiast tam zatrudniać kilkudziesięciu rolników, to można zatrudnić ich kilku, no bo wprowadzamy mechanizację w rolnictwie. To szczególnie bolesne było w XIX wieku, w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy mechanizacja okazała się, że naprawdę bardzo szybko, bardzo efektywnie można zastępować siłę roboczą maszynami. No to wiadomo, na końcu tego procesu tu mamy tego siedzącego ze słuchawkami w klimatyzowanym kombajnie jednego rolnika, tak, który jest w stanie... Jest w 3% siły roboczej, jest w stanie, wskaźnik dla USA, Nowej Zelandii powiedzmy, jest w stanie wyżywić nie tylko cały kraj, 3% populacji, ale jeszcze na eksport żywność przygotować, tak? Więc to jest pewna zmiana technologiczna, która powodowała ogromne konsekwencje ekonomiczne i społeczne, dlatego że całkowicie zmieniał się sposób życia dla tych wszystkich społeczności, tak? Skończył się ten schemat ziemi przechodzącej bądź nieprzechodzącej z tymi prawami własności, to bardzo różnie było do ziemi, tak, ale skończył się ten schemat pracowania na roli z pradziada na dziada, na ojca, na syna, tak. Pojawił się jakiś wyłom, jakaś mutacja, która sprawiła, że na przykład rozwinięte społeczności właśnie mają zupełnie inny system wartości, tak. Dzisiaj w tych rozwiniętych społecznościach zachodnich, o ile są sentymenty z dziecka, z ojca na syna, z matki na córkę, o tym, że o, tutaj matka lekarzem, to może córka też będzie, tak, ale to są dużo bardziej miękkie takie przyzwyczajenia. Tak czy inaczej, mutacja po pewnym czasie może się zmienić w rutynę, albo zostanie odrzucona i wtedy przepada jako ciało obce, albo zmieni się w rutynę i spowoduje wygenerowanie jak gdyby nowej społeczności.
Co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę coś, co jest nazywane konfliktem między jednostką a społeczeństwem, jest w gruncie rzeczy, czy właśnie między jednostką a wspólnotą, jest w gruncie rzeczy konfliktem dwóch różnych wspólnot. Na dany moment, kiedy ta mutacja się pojawia, może się wydawać, że to jest konfrontacja jednostki i społeczności. Ale po pewnym okresie działania tej mutacji, zakładając, że ona się przyjmuje, mamy tak naprawdę konflikt wizji tego, jak ma wyglądać wspólnota, czyli konflikt jednego typu wspólnoty z drugim typem wspólnoty. Więc spór tak naprawdę jest aksjologicznie, dotyczy, spór o wartość dotyczy tak naprawdę modelu wspólnotowego. Czy lepszy jest ten model wspólnotowy, czy lepszy jest ten model wspólnotowy. Więc znowu, jak gdyby ta pseudokonfliktowość, ona przynajmniej mi się tutaj rysuje dosyć mocno, tak, że wprowadza się taką kategorię jednostka kontra wspólnota, a w dużej mierze ten konflikt jest tak naprawdę poważniejszy, bo konflikt dotyczy tego, jaka wspólnota. Tak? Ta jednostka jest jak gdyby łącznikiem między nowym pomysłem na to, jak wspólnotę zorganizować. Także te konflikty się pojawiają zazwyczaj na linii nowe kontra stare. Zmiana. Czy zmiana jest dobra, czy zmiana jest do zaakceptowania, czy przypadkiem należy z tą zmianą walczyć. Tak? I oczywiście walczyć z jednostką, ale nie dlatego, że jak gdyby to chodzi o jednostkę, tylko chodzi o to, że ten nowy pomysł na wspólnotowość nie do końca nam... Nie do końca nam. Wiemy, czy zmiana jest dobra, czy zła. Dlaczego złe zmiany nie są wdrażane? Nie są wdrażane złe zmiany. Znaczy... To jest jak gdyby inny problem, prawda? Znaczy, to jest dobre pytanie, ale właśnie to, do czego zmierzam, że... Wielokrotnie złe zmiany były. Ale oczywiście, że wielokrotnie złe zmiany, no. Co tego nie ma wątpliwości, tylko bardziej chodzi mi o to, że ten spór, on tak naprawdę, zatrzymywanie się na stwierdzeniu jednostka kontra wspólnota, to jest tak naprawdę zatrzymywanie się w połowie drogi. Że prawdziwy spór nie jest wokół tych kategorii, tylko wokół kategorii jeszcze bardziej fundamentalnych. Że to powinno być zredukowane do innych wartości. I dla mnie na przykład, to jest coś, co ja miałem bardzo często właśnie studiując trochę, czytając, interesując się różnymi doktrynami, ideologiami już dawno, zanim się interesowałem ekonomią, tak naprawdę się interesowałem doktrynami, to właśnie zauważyłem, to też po pewnym czasie taka refleksja mi przyszła, że tam jest bardzo dużo z retoryki tego typu, że tam jest dużo chwytów retorycznych, odnoszenia się do właśnie konflikt jednostki ze wspólnotą, tak? A w gruncie rzeczy pytanie brzmi o to, jaka wspólnota. Czyli cofniemy się na przykład do Antygony, na przykład, tak? Tam się przedstawia Antygona, czy może pochować, czy nie może pochować. Tak? To się przedstawia jako konflikt jednostki, a wspólnoty. Tak? Kreon kontra Antygona. Ale czy rzeczywiście to jest konflikt jednostka kontra wspólnota? Nie, to jest tak naprawdę konflikt wizji takiej wspólnoty, w której nie wolno chować swoich bliskich, z wspólnotą, w której o tym, czy wolno chować swoich bliskich, decyduje jeden władca. Więc to nie jest tak naprawdę konflikt jednostka kontra... Znaczy, w pewnym sensie można to przedstawić retorycznie narracją jako takie skonfliktowanie, że to jest ta jednostka kontra ta wspólnota, ale w gruncie rzeczy ta jednostka, ta mutacja, ona występuje jako głos potencjalnie innej wspólnoty, takiej, w której wolno takie rzeczy robić. Prawda? O to mi chodzi, że oczywiście można sformułować dane konflikty w te szaty, ubrać w te szaty, jednostka kontra wspólnota, ale to nie są kategorie bardzo uniwersalistyczne, bardzo uniwersalne. Bardzo generalne, jak jednostka jakaś taka w takim sensie ogólnym, wspólnota w sensie ogólnym. Nie, to jest bardzo skonkretyzowany konflikt. Ta jednostka i ta wspólnota. Co więcej, kontynuując to rozumowanie, że ta jednostka na przykład miałaby pozwolenie na działanie, to wspólnota wyglądałaby zupełnie inaczej. W związku z tym mówimy o konflikcie tego typu wspólnoty z tym typem wspólnoty. Tak? I o tym moim zdaniem należy pamiętać. Jakie przykłady tutaj sobie powypisywałem? Facebook na przykład. Tak? To jest jakaś taka zmiana, mutacja. Jak się cofniemy 10 lat temu, 10 lat wstecz się cofniemy, to jest jakiś nowy wynalazek na to, jak organizować społeczne relacje. To jest zupełnie nie do pomyślenia. Ludzie wchodzą i rozmawiają z jakimiś przypadkowymi ludźmi, których w życiu by na ulicy nie zaczepili. I zaczynają z nimi rozmawiać, tak? On się cofnął jeszcze dalej, to nie był Facebook.
Znaczy, moim zdaniem jednak Facebook był tym momentem, znaczy w kilku krajach były coś przedfacebookowe rzeczy, powiedzmy trochę, aczkolwiek nie do końca, bo były te portale społecznościowe, w Polsce była ta słynna Nasza Klasa, ale ona na przykład nie miała takiego wymiaru społecznego, moim zdaniem, jaki ma Facebook. Te komentowanie jednak było w grupach, dotyczyło tylko znajomych, bliskich, natomiast taka sytuacja, że ludzie wchodzą i dyskutują z obcymi ludźmi, pisząc posty na nie wiadomo ile stron, to jest, myślę, jednak owoc facebookowski. Mimo że wcześniej były Picassy i te wszystkie miejsca do wymiany zdjęć i tak dalej, to w sensie takiej społeczności jako społeczności myślę, że Facebook był momentem tym najbardziej przełomowym. I też nie na początku, bo na początku takiej aktywności nie było taka, jaka jest obecnie. To też jest rzecz, która ewoluowała, prawda? Ale dlaczego przywołuję przodek Facebooka? No bo jak się cofniemy parę lat, to pojawiały się takie głosy, bo co Facebook tak naprawdę zmienił w znaczący sposób, nie tylko jeśli chodzi o zachowania społeczne, on zmienił rynek reklamy. Zresztą Google też do tego swoje przyłożył, bo Google tak naprawdę zaczął tą rewolucję, ale Facebook ją dokończył. Wiele gazet zaczęło upadać w Stanach Zjednoczonych, w Stanach, nie tylko w Stanach, ale w Polsce też. Gazety przestały się utrzymywać, dlatego że rynek reklamy został zrewolucjonizowany. Tak, bo okazało się, że zamiast wykupywać reklamę za ciężkie pieniądze w gazecie, tak, nie wiadomo po co, do ludzi, nie wiadomo jakich to trafia, to reklamę można zaadresować do konkretnych ludzi. Tak? Można zaadresować do takiej grupy wiekowej, do ludzi o takich zainteresowaniach, do ludzi z takiego regionu geograficznego. To jest coś, na co tradycyjne gazety nie pozwalały. Natomiast internet oczywiście w taki sposób pozwala, wręcz rewolucyjny, docierać do konkretnego klienta, do konkretnego odbiorcy. No i to wykończyło rynek reklam dla gazet tradycyjnych. I nawet takie głosy czasami się pojawiały. Pamiętam, taki ekonomista Walter Block o nich mówił w Stanach, że w zasadzie nie można na to pozwolić, bo jakaś kompletna atomizacja społeczeństwa nastąpi, tak? Jak rozpadnie się ten tradycyjny rynek reklamy. A tak naprawdę chodziło o interes prosty ekonomiczny tradycyjnych dostawców gazet, którzy stwierdzili, no my teraz nie będziemy mieli z czego się utrzymać, trzeba coś zrobić, nie można na to pozwolić. Tak? Ale to jest jakaś tam zmiana, mutacja, która spowodowała wytworzenie się zupełnie nowego modelu wspólnoty i wywołało to poważne konsekwencje ekonomiczne, bo żyjemy w czasach, w których reklama, rynek reklamy cały czas się ewoluuje, cały czas się zmienia. Zmienił się wręcz nie do poznania przez ostatnie 10 lat. Nawet sobie wiele osób z tego sprawy nie zdaje. Inny przykład, też głośny, bardzo często przywołany, oczywiście Uber, tak? Czyli ten nowy model zupełnie rynku taksówkarskiego, czy rynku przewozu osób, byśmy powiedzieli, który niszczy tradycyjny sposób dostarczania usług i wprowadza zupełnie nowy model. Zresztą też w obecnej formule jest to model przejściowy, który prawdopodobnie za parę lat też się skończy, to co Uber oferuje. Inny przypadek, Chiny i outsourcing, czyli to przenoszenie się z produkcją, to likwidowanie, to się mówi, likwidowanie przemysłów, tak, czyli zamykanie działalności w wysoko rozwiniętych krajach, zamykanie działalności takiego twardego przemysłu, przenoszenie jej na przykład do Chin, i zamiast tego tworzenie usług naokoło przemysłowych albo w ogóle sektora usług nawet niezwiązanego z przemysłem w krajach rozwiniętych. Tak? To jest też taka zmiana. Czy tutaj możemy mówić o tym, że to jest konflikt jednostki ze społeczeństwem? No. Czy jednostki ze wspólnotą? Znowu, mutacja się zaczyna indywidualnie, ale ona w zasadzie już nastąpiła i wygenerowała nowy typ wspólnoty. Tak, zupełnie nowy schemat. Inny przypadek, transformacja w Polsce. Tak, czyli na przykład przez lata, tak, przez długie lata w Polsce powstawało, czy rozwijało się wiele różnych fabryk, przemysłów z tych realiów tak zwanych demoludów, tak, które spełniały swoje zadania, na przykład w okresie PRL-u, tak, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, no ale w momencie, gdy weszliśmy na gospodarkę rynkową, to one w zasadzie zaczęły w naturalny sposób przestawały zyskiwać swoją relatywną przewagę, jak się gospodarka otworzyła, jak złotówka okazało się, że nie jest taką słabą walutą, że można na przykład importować wiele rzeczy, które są bardziej zaawansowane technologicznie, bądź tańsze, bądź jedno i drugie.
albo tylko jedno, a nie drugie, to okazało się, że wiele, wiele z tych fabryk na przykład no, po prostu traciło rację bytu, tak jak z ekonomicznego punktu widzenia, tak jak nie wiem, taka Nokia, tak, wystarczyło jej 2-3 lata opóźnienia i już przepadła, jeśli chodzi o technologię, albo, albo Motorola, która bardzo chciała inwestować w ogromne technologie, w telefonii satelitarną utopili mnóstwo miliardów. Okazało się, że zupełnie nie trafili, źle przewidzieli kierunek rynku, bo nie, też nie przewidzieli rozwinięcia się tradycyjnej telefonii, więc też, też to się źle dla nich skończyło. Więc to są też jakieś tam zmiany, które prawda, w gospodarce rynkowej te mutacje czy te dostosowania one mają charakter zdecentralizowany, no bo jest jakaś tam niezależna, niepodpięta pod centralny budżet, pod centralną biurokrację jednostka, która po prostu może zbankrutować, która po prostu może upaść, może nie przetrwać, może sobie nie poradzić. I teraz właśnie pytanie, czy to jest konflikt, bo często się przy tym przypadku posługuje pojęciem jakiegoś dobra ogółu. Najczęściej, tak? Czyli dobra wspólnoty, że to jest dobre dla wspólnoty, że to trzeba utrzymać, trzeba ratować. Ale ja właśnie protestuję przeciwko nazywaniu tego dobrem ogółu, czy nazywaniu tego dobrem wspólnoty, dlatego że to jest tylko jakaś jedna wizja wspólnoty. Jest jakaś inna wizja wspólnoty, w której inaczej te kwestie są rozwiązywane. Jest wizja wspólnoty, w której jest podpięcie pod centralny budżet i utrzymywanie takiego modelu ekonomicznego, a jest inna wizja wspólnoty, w której tak nie jest. Tak, gdybyśmy powiedzieli, wizja trochę bardziej amerykańska, bo w Stanach też nie jest tak do końca, a tu wizja trochę bardziej, nawet bym nie powiedział europejska, nawet bym powiedział bardziej sowiecka, tak, bo jednak no Europa byłaby mimo wszystko trochę bliżej Stanów, jeśli chodzi o te prywatne firmy, które zajmują się produkcją, tak, w końcu jednak ta Nokia upadła, więc, a to jest europejska firma, tak. Więc, więc bym powiedział, że tak, z odchyłem trochę, tak, ale taki najbardziej taka typologia trochę przesadzona, tak, to była sowiecka, anglosaska, rzeczywiście. Tylko wizja Mittal Europy. Proszę? Albo wizja Mittal Europy dla Polski. To znaczy? Narzucona z zewnątrz. Mhm. Dopracowania przemysłu polskiego w tej części Europy komplementarnie do przemysłu niemieckiego. To znaczy, nie rozumiem, jak to się ma do tego. Mi tu chodzi, że pan mówi o zmianach wewnętrznych, a czy przypadkiem nie możemy też spojrzeć na zmiany narzucone z zewnątrz? Narzucone z zewnątrz, to znaczy? No, panu chodzi chyba o konflikty między wspólnotami międzynarodowymi, czyli na przykład wspólnota islamska, czy, no nie, tak, no, tak? Czy międzynarodowe. Chyba nie to. Też, nie to. Też? Ale to... No chodzi na przykład tak, no wiadomo, Nokia upadła, bo nie trafiła, że tak powiem, z pewną wizją. Nawet jeżeli trafiła, tylko nie nadążyła. Nie nadążyła nawet, tak, tak. Jak to nazwał, tak zwał. Ale możemy mieć takie wizje, jak właśnie, znaczy możemy mieć takie sprawy jak tutaj, że na przykład mamy sprawy narodowe i plan Mittal Europa powstały gdzieś tam w okresie pierwszej wojny, zakładał, że ta część Europy będzie, że tak powiem, podległa Niemcom. Z różnych względów i też kłamował przemyśle, że przemysł będzie tak doprowadzony, że będzie tylko komplementarny do przemysłu niemieckiego. I teraz pytanie, czy zamykanie stoczni w Polsce, czy zamykanie hut w Polsce, to jest tylko to, że one były nieefektywne, czy innych zakładów większych, czy po prostu była to jakaś ręka zewnętrzna, która to wysterowywała, no tak, żeby to zamykać. Bo, też, bo i huty też są zamykane i we Francji, i tam praktycznie też przemysł maszynowy nie, ale w Niemczech cały czas istnieje. Znaczy, stocznie w Polsce mają się całkiem nieźle. Tylko mają zmienioną formułę działalności, bo przestawiły się na inny typ. Przemysł stoczniowy ma się bardzo dobrze w Polsce. No, tylko stocznia remontowa bardzo dobrze się ma w tej chwili. To znaczy, chodzi mi o to, że zmienił się model, tak? W Polsce się produkuje wysoko wyspecjalizowane jednostki w prywatnych stoczniach i to ma się naprawdę całkiem dobrze, ten przemysł i jeden z lepiej naprawdę rozwiniętych. Natomiast zamknięto te takie pozostałości z wysokim zatrudnieniem i takie, które nie miały zbytnich szans z konkurencją z Chin. Tak, więc też takie pozamykano. Znaczy ja myślę, że polski przemysł to upadł z powodu zarządzania i walki na przykład ze spółkami nomenklaturowymi. Dorobiono takie pojęcie, spółki nomenklaturowe, a koncepcja była taka, przepraszam, wejdę w słowo, być może niech pan Mateusz skończy wykład i zaraz myślę, że do dyskusji będziemy mogli przejść, tak? A, no dobrze, no w sumie rzeczywiście zostało mi parę zdań. No, to pana uznania, tak, ale...
Okej, to na koniec, bo chciałem tylko jeszcze na koniec dosłownie ostatnią rzecz. Dobrze, to do tego dobra ogółu się odnieść, mianowicie. Bo właśnie tak chciałem miękko przejść z tych wspólnot jednostek do dobra ogółu, bo pojęcie dobra ogółu bardzo często się pojawia w dyskursie generalnie politycznym, społecznym. I jest taki ekonomista James Buchanan, który zapytany, przedstawiciel tak zwanej szkoły wyboru publicznego, zapytany o dobro ogółu, czy jego zdaniem istnieje coś takiego jak dobro ogółu. I on generalnie dosyć sceptycznie podchodzi do tego terminu. W sumie twierdzi, że tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak dobro ogółu. Nie wiem, czy aż tak ostro bym to sformułowanie, czy też tak ostro bym sformułował to, że nie istnieje coś takiego jak dobro ogółu, ale rozumiem jego tryb rozumowania, bo on jak gdyby widzi społeczność jako właśnie taki zespół jednostek, które się grupują, które mają swoje interesy i te interesy mogą być skonfliktowane. I tak naprawdę nie sposób do końca uśrednić tych interesów. Nie sposób wyciągnąć jakąś jedną wielką średnią i twierdzić, o, to jest interes ogółu, to jest dobro ogółu. Co więcej, bardzo często ten termin dobro ogółu to jest pewna właśnie sztuczka retoryczna. To jest jakiś termin retoryczny do tego, żeby po prostu walki o realne interesy, żeby po prostu posłużyć się terminem, o, to jest dla dobra ogółu dobro, a w gruncie rzeczy chodzi tak naprawdę o dobro tylko jakichś wybranych, konkretnych grup. Na przykład gdy mówimy tutaj szkoła wyboru publicznego, często posługuje się tym argumentem specjalnych grup interesu. Na przykład producenci cukru nakładają cła na cukier z zagranicy i mówią, że to dla dobra ogółu, tak? A tak naprawdę to chodzi tylko o partykularny interes, żeby wesprzeć daną branżę. Czy właśnie producenci stali w Stanach Zjednoczonych chcą nałożenia cła na stal z zagranicy? W zasadzie ze względu na partykularny interes. I to mi przypomina, tu chciałem właśnie skończyć odniesieniem trochę popkulturowym, to mi przypomina, lubię ten przykład, jest taki serial, był taki serial Lost, Zagubieni. Nie wiem, czy ktoś widział, czy nie. Tam jest taki jeden moment, w którym jeden z bohaterów pyta się innej postaci, która jest liderem, która jest postacią o wątpliwym kręgosłupie moralnym i jest liderem społeczności i się pyta tej osoby, ten bohater, kim wy w ogóle jesteście? I ten bohater odpowiada, my jesteśmy ci dobrzy. I to mi właśnie głęboko zapadło w pamięć. My jesteśmy ci dobrzy. We are the good guys, Michael. Tak właśnie pada sformułowanie. My jesteśmy ci dobrzy. Nie martw się, my jesteśmy ci dobrzy. My robimy dobrze. Potem ten bohater jakiś czas później właśnie wpada w refleksję i mówi, zazwyczaj ci, co mówią, że są ci dobrzy, to są ci źli. Tak, więc zazwyczaj właśnie ci, którzy się posługują tym terminem, tak naprawdę stosują go jako listek figowy, jako pewną sztuczkę retoryczną, po to, żeby tak naprawdę lansować rozwiązania, które są tylko i wyłącznie w ich interesie. I to właśnie takie nawiązanie do dobra ogółu. Na koniec jeszcze jedno odniesienie popkulturowe sobie pozwolę wrzucić, bo miałem je wrzucić w trakcie, ale mi umknęło. Jest taki taki film Village, Osada. Widzieliście Państwo Osadę? Shyamalana. To jest taki reżyser amerykański, który po Szóstym Zmyśle, to jego jeden z pierwszych filmów, Szósty Zmysł, był okrzyknięty następnym Spielbergiem. Potem się okazało, że to raczej następny Ed Wood, taki coraz bardziej kiczowate filmy kręcił. No ale Osada, chociaż była filmem z mieszanymi recenzjami, miała pewien ciekawy pomysł. Tylko jak to powiedzieć, żeby nie zepsuć ludziom, którzy jeszcze nie widzieli? W Osadzie generalnie właśnie chodzi. Najpierw uwaga, spoiler. Uwaga, spoiler, zatykamy uszy. W osadzie chodzi o to, że mamy jakąś społeczność zorganizowaną przez stare pokolenie i kolejne pokolenie w tej społeczności, które jest w niej wychowane, zaczyna się wyłamywać z tego takiego stabilnego z pozoru społeczeństwa, społeczności. Nie pasują temu pokoleniu granice jakieś tam wytoczone przez tą starą społeczność. I to można by było też zobrazować jako konflikt jednostki z resztą społeczeństwa, ale w gruncie rzeczy, gdy popatrzymy na szerszy obrazek, wyłamanie się tych jednostek, ta mutacja w gruncie rzeczy prowadzi do zorganizowania zupełnie nowej społeczności. Tak więc konflikt właśnie tam, chociaż z pozoru może się wydawać jako jedna, ci buntownicy, ci niedobrzy, którzy się buntują, coś im nie pasuje, się przeciwstawiają reszcie, temu staremu pokoleniu i tym radzie starszych, radzie władców się przeciwstawiają. A w gruncie rzeczy, chociaż to jest jak gdyby jednostkowe było, i to są jednostki kontra reszta, kontra system, to w gruncie rzeczy oni jak gdyby reprezentują w
przyszłości potencjalnie nową społeczność, inną społeczność, zorganizowaną zupełnie inaczej, tak? Więc jest to konflikt wizji społeczności tak naprawdę, a nie tylko i wyłącznie z pozoru coś, co iskrą się. Tak gdyby ten konflikt, właśnie ta zmiana, zawsze ten konflikt, ta iskra rzeczywiście jest w charakterze takim jednostka kontra reszta, ale tylko i wyłącznie dlatego, że autonomicznie wszelka zmiana i mutacja zawsze zaczyna się jednostkowo. To nie oznacza, że kategorialnie jest konflikt jednostka kontra społeczność, jednostka kontra wspólnota. To tylko oznacza, że ta jednostka najczęściej taką zmianę zaczyna, jest nośnikiem innego systemu wartości, który mógłby zaistnieć w społeczności alternatywnej, innej. I to jak gdyby właśnie sprawia, że w tych doktrynalnych sporach czasami się tylko ograniczamy do tej natychmiastowej wizji i potem próbujemy to sobie generalizować. Jest jednostka kontra społeczność, a w gruncie rzeczy tak naprawdę fundamentalnie wartości zawsze należy oceniać przez pryzmat szerszy. Jednej społeczności kontra innej społeczności, a nie jednostki kontra społeczności. To tutaj może skończę i teraz możemy trochę poodpływać tematycznie i na różne tematy. To ja mam jeszcze pytanie na temat. Czy możemy tak naprawdę sprowadzić ten problem konfliktu wspólnoty i jednostki do konfliktu wspólnot? Czy jakichś wizji społecznych wizji społecznych, ale również jakichś wspólnot wewnątrz tego, tej jednej społeczności? Czy nawet wspólnot jakichś tam zewnętrznych, że jedna na drugą oddziałuje właśnie tworząc te konflikty? Tak. Myślę, że tak. To znaczy ja po prostu mam wrażenie, że ta narracja jednostka, wspólnota to jest takie trochę... To jest takie ograniczenie się trochę w opisie tego konfliktu, tak? Jakbyśmy mieli dwóch bokserów walczących, mamy konflikt jednej pięści i drugiej pięści, w pewnym sensie. I opisywanie właśnie konfliktu jednostka-wspólnota to jest opisywanie pewnego wycinka problemu. Bo problem zazwyczaj jest szerszy, problem dotyczy jakiejś sfery wartości, czegoś większego, większego obrazka. I myślę, że to co Pan mówi, to miałoby dobre zastosowanie, że właśnie no, rozpatrywać szerszy obrazek, a nie tylko i wyłącznie się skupić na tym wycinku. Bo mam wrażenie, że właśnie wprowadzenie tej retoryki jednostka-wspólnota, jednostka-społeczeństwo właśnie ma wiązek z tym, że ograniczamy obrazek tylko do części. Widzimy dwie pięści ze sobą walczące, ale przecież pojedynek jest między bokserami. Tak samo tutaj, jak mamy jednostkę, która coś zmienia, to konflikt jest szerszy niż jednostka-społeczeństwo. Konflikt dotyczy aksjologii, czegoś poważniejszego, systemu wartości i tego, jaką mamy obecnie wspólnotę, a jaka ona mogłaby być w innych warunkach. Tak? Być może taka, jaka jeszcze nie zaistniała. Czy to nie jest tak, że ta Nokia i na przykład Siemens nie upadły na pewnym polu, na przykład komórek, a zainwestował w jakieś inne pole? Mówiliśmy o tym, że upadły, a Siemens na przykład telefony już nie robi, tak jak kiedyś tam jakiś dzień górniczy. Czy Siemens chyba nie upadł, prawda? A później tam przenieśliśmy się coś w tramwajach. No Nokia została przejęta, nie? Że w Siemensie coś, technologię taką wyższą zrobili, nie wiem, tramwaje niskopodłogowe coś tam robią. Siemens komórkowy Siemensa to był bardzo wąski wycinek Siemensa. Tak. Siemens dobrze sobie radzi, nie? Znaczy ja nie znam dokładnie sytuacji, ale tak, Siemens się to wszystko zależy od tego, jak na ilu nogach taka firma stoi. Nokia przecież kiedyś, zanim pojawiły się telefony komórkowe, to był potentat w zakresie kas fiskalnych. Nawet był pomysł taki. Nokia opony produkowała. Proszę? Nokia takie opony i kalosze produkowała. No dobrze, no, a... Tak samo Hyundai, nie? Tak, no. No, nawet były kiedyś pomysły właśnie, żeby z Nokii wziąć tematy i współpracować z Nokią. Natomiast ja chciałem powiedzieć o takie rzeczy. No, jest wspólnota i co to jest to dobro wspólne, nie? No, jest coś takiego jak dobro wspólne Polaków. Prawda? Przeszliśmy transformację i wtedy no, dosyć łatwo było określić, co to jest dobro wspólne. I to dobro wspólne zostało no, całkiem nieźle stratowane przez właśnie, tak jak kolega powiedział, wpływy zewnętrzne, kiedy potentaci wchodzili tu na ten teren no i kosili wszystko, co się dało. Zresztą do dzisiaj jeszcze handel jest też koszony ostro przez, że tak powiem, siły zewnętrzne. Nie tylko to. Są możliwości krajowe. Natomiast generalnie jeśli chodzi o przemysł, to w moim odczuciu polski przemysł został zamordowany przez złe zarządzanie, które było zatrute bolszewizmem, to znaczy było zatrute
właśnie kolektywizmem, było zatrute koncepcją taką, nie ratujemy przemysł, nie ratujemy jakieś tematy techniczne, tylko ratujemy załogę. I to było najgorsze, co można było wymyślić. Załogę trzeba było przetrzepać do maksimum, otworzyć spółki nomenklaturowe, które no, z racji tej, że przez cały okres komuny ludzie, którzy się z komuną nie zgadzali, stali w cieniu i się nie rozwijali. Natomiast ci, którzy poszli na ugodę, którzy poszli na kompromis, no, uczyli się czegoś tam, nie? Rozumieli trochę, dlaczego ten ustrój jest taki do dupy, rozumieli, co trzeba poprawiać. I hasło spółki nomenklaturowe polegało na tym, że zabierało się z tego zakładu macierzystego prawdziwie potrzebny zasób środków i zasób materialny i na tym się tworzyło różne takie rzeczy, ale to nie było takie proste. Przykład był taki, dyrektor Telpodu krakowskiego zaproponował, że zakład podzieli na dwie części. Jedna, która będzie bulgot i z bulgotem sobie utonie spokojnie, a drugi będzie podtrzymywał się i utrzymywał się w konkurencji. Zresztą było tam parę takich rzeczy, które miały wartość europejską, jeśli idzie o konstrukcję, o produkcję i tak dalej. Wiele rzeczy w polskim przemyśle w związku z embargami naszych przyjaciół z Zachodu były zmuszone do durnowatych inwestycji. Na przykład nie można było kupić układów scalonych tak długo, aż zaczęliśmy budować fabrykę układów scalonych. Jakbyśmy tą fabrykę zaczęli budować, to już zaczęli nam to sprzedawać. Po czym przyszedł Siemens i ten budynek, który był taki zrobiony świetnie, wziął szybko, rozebrał. Po to, żeby wykiwać załogę w zakresie tych akcji, nie? Akcje, jak przejął sprawę, warte były 2000, a w momencie, jak dołożył do firmy i zmniejszył majątek, czyli włożył pieniądze, które służyły temu, żeby zmniejszyć majątek, to nikt po akcji się w ogóle nie zgłosił. Także to były, no, pomysł był pana europosła, który się właśnie podpisał ostatnio. Ponieważ mówiłeś na początku o tym prawie własności. To bardzo ma jakby prostą, łatwą definicję. To jest władztwo nad rzeczą z wyłączeniem innych osób. Gdyby tych innych osób nie było, o czym mówiłeś na początku, władztwo nad wszystkimi rzeczami, ale to po co władztwo? Tak. I byłoby to oczywiste. Ale mi się wydaje, bo nie wiem, ty jesteś, tak mi się wydaje, że dobrze rozumiejąc, jesteś sceptyczny co do określenia jakiegokolwiek interesu wspólnoty na poziomie, nie wiem, dobra narodu polskiego, nie wiem, społeczeństwa polskiego, czy danej wspólnoty zamieszkującej dany teren. Jednakże wydaje mi się, że można to sprowadzić chociażby do trzech podstawowych praw. Prawa do własności, do wolności, do życia. Które w bardzo łatwy sposób można zdefiniować. I tak jak władztwo nad rzeczą z włączeniem innych osób, to oczywiście jest już z uszczegółowionym jakimś kodeksem handlowym, kodeksem karnym i krótkimi prawami, mogą być takim najbardziej powszechnie przyjętym i uznawanym, akceptowanym. Oczywiście no, są grupy, które nie będą akceptować, ale na jakimś poziomie można taki interes według mnie zdefiniować. Mhm. Ale czy to nie jest interes jednostki, to co powiedziałeś? Te trzy rzeczy odnoszą się do prawa własności, tak? Ale jednostki są zawsze częścią wspólnoty, więc no tutaj będziemy mówić o tym, że te prawa, bo jednostki będą też prawami najpowszechniej zabezpieczającymi jednostko wspólnoty, no nie wiem jak to powiedzieć, tak? Pan coś się chciał? Tak? Jeżeli możliwe, że nie usłyszałem, ale wspominając o prawach, nie wspomniał Pan, wydaje mi się, o prawie do obrony, które ma, czy teraz nie wydaje mi się, tylko jestem pewien, wpływ na te wszystkie inne prawa, które Pan wymieniał, a także na sprawy ekonomiczne. Prawo do życia. Prawo do... Ale do obrony osobistej, tak? No tak. Powiedzmy, no w tym momencie, no, mówiąc, że prawo do życia jest prawem do obrony, no ktoś może po prostu to prawo do życia nie szanować, a w związku z tym ja mam prawo się bronić. I gdzieś tam to nawet podobno w konstytucji jest. Tak, nie, to też pojawia jest. Się tak, konflikt, tak. Że ktoś kwestionuje na przykład życie tak. Do 12 tygodnia i w związku z tym postanawia te jednostki unicestwiać, prawda? I
bo przykładów moglibyśmy mnożyć. I... Znaczy to jest kolejny dobry przykład pokazujący, że jest triangularna relacja, tak? Między osobą... Chodzi mi o to, że gdybyśmy to bardziej formalnie mieli my jako społeczeństwo prawo do obrony, żeby, gdyby ono było respektowane, to może te sprawy ekonomiczne, o których zaczęliśmy rozmawiać, wyglądałyby całkiem inaczej. Po prostu na przykładzie tak zwanej demokracji amerykańskiej, gdzie powiedzmy większość obywateli posiada broń. I proste przełożenie, bez żadnych ustaw i innych filozofii, po prostu władza boi się ludu. Nie? Czyli ja bronię swoje tego, co żeśmy tej umowy, której żeśmy tam wspólnie powiedzmy zawarli. Jeżeli ktoś jej nie respektuje i powiedzmy, nie wiem, czy to chodzi o obronę życia, czy o inne rzeczy, i zagraża, więc ja mam prawo się bronić. I wtedy myślę, że to generuje całkiem inny obraz później ekonomiczny. Dobra, bo to też ma znaczenie jak najbardziej. Natomiast kolejno trochę tutaj jeszcze do pana wrócę a propos tego Noki, prawda, i tego tracenia, to Kodak w zasadzie też nie zbankrutował formalnie rzecz biorąc. Chodzi raczej o utracenie rynku i wycenę rynkową, tak, stracenie na wartości firmy, stracenie przychodów przez firmę, stracenie zysków przez firmę, bardziej o to chodzi, prawda? I w tym kontekście mówimy też o Noki, tak, która też technicznie, jeśli kojarzę, nie zbankrutowała, tylko została przyjęta, po prostu wykupiona, tak? Tak samo było też z producentami jakimiś tam innymi niemieckimi, którzy czy niekoniecznie niemieckimi, też są przejmowani, tak, przez jakieś inne konglomeraty, koncerny. Natomiast to co Robercie mówiłeś, to nie jest tak, że ja jestem sceptyczny w ogóle do jakiegokolwiek definiowania. Raczej powiedziałbym tak, jestem ostrożny. Ostrożny do definiowania, tak? A szczególnie, zwłaszcza w sytuacji, w której on jest niedefiniowany, tylko używany jako retoryczna sztuczka. Dobro narodu, dobro ogółu, tak? Bo to bywa jako sztuczka retoryczna często stosowane. To jest dla dobra narodu dobre, ale co właściwie? Biedronka. Dobra dla narodu czy nie? Dobra dla narodu czy nie? Masowe, dyskontowe, tanie sieci wszędzie wysypane w Polsce, które pozwalają biednym ludziom najtaniej jak się da kupować rzeczy. Dobre czy nie? Szkodzą mniejszym sklepikom. Prawda? Obniżają jakość produktu sprzedawanego. No, z tym obniżeniem jakości to bym uważał, bo to jest podobny często produkt, co jest w małych sklepach, tylko po prostu on jest sformatowany lepiej, jest parking, podjeżdża się po pracy, parkuje się, szybko się robi zakupy, jest optymalna wielkość, nie jest za duży, nie jest za mały. Mniejsze sklepy były za małe, a z kolei duże sklepy jak Tesco są za duże, bo tam za dużo czasu się marnuje, a tutaj do dyskonta się podjeżdża, wysiada, kupuje, 40 minut kupione, załatwione. I mało tego, w dyskontach też się wcale nie pojawiają słabe jakościowo rzeczy, tylko też są okresowo bardzo dobrej jakości rzeczy, tak? Lidl na przykład ma przecież całą półkę z winami, które ciężko dostać. Jak mówiła, była premier, te warzywa w Biedronce. Ale chyba właśnie nie ma czegoś takiego jak dobro ogółu i dobro mniejszych grup społecznych, dobro Polaków, tak? No dobro, trzeba sprowadzić chyba tylko do dobro jednostki, które jest w jakimś otoczeniu, tak, w jakiejś grupie i tak dalej. No mówisz tu o konfliktach, ale konflikty zawsze należy wprowadzić, można wprowadzić do prawa własności, tak? No to, co robię w te trzy rzeczy, które wymienił, to wszystko dotyczy prawa własności, tak? Tak. A własność jest relacją jeden do wielu, tak jak tu powiedziałeś, tak? Czyli moje prawo do czegoś w relacji do, nie wiem, rzeczy czy innych ludzi, tak? No to jest jeden, to jest relacja jeden do wielu i to jest, można chyba rozpatrywać tylko dobro pojedynczej osoby jako dobro jej własności, tak? Ale że ona jest w relacji do wielu i stanowi jakąś społeczność, tak? No to jeżeli ta relacja jeden do wielu, ktoś szanuje moje dobro i ja odwdzięczam się dokładnie tym samym, to tym samym jest to coś, co jest dobrem większej grupy ludzi, ale tylko dlatego większej grupy ludzi, bo to jest suma dóbr jednostek, tak? Czy to tak należy rozpatrywać? Bo ja to tak rozumiem, tak? No, można mówić o jakimś takim, trochę jak ty mówisz, retorycznym ujęciu, nie wiem, dobro Polaków, tak? Ale to nie jest dobro Polski, czy dobro kraju, czy dobro czegoś. Tak. To jest dobro pojedynczych osób, które na tym obszarze żyją, tym językiem się posługują, mają takie, a nie inne zwyczaje, tak? I są, jeśli chodzi o własność, w relacji jeden do wielu, tak? Jeśli chodzi o szanowanie własności, no bo to jest to, co pan mówi, obrona, to jest tak naprawdę
obrona własności, tak? No to wynika z prawa. Nie, 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 czy obrona własności, czy na przykład obrona życia poczętego, ja po prostu wymyślam. Ale to jest to samo, czy ty, życie to jest własność, tak? To jest specyficzne, tak czy nie, tak? Ale po prostu jeżeli nigdzie będzie respektowało tego prawa do obrony, no to byle powiedzmy, nie chcę żadnych inwektów używać, na przykład nie będzie. Kwestia po prostu presji, bania się. I jest... Nie zabiję, przepraszam, chciałem dokończyć, nie, tak. Chciałem tylko dokończyć. Nie zabiję na przykład dziecka, nie? Na przykład nie wykorzysta, nie okradnie mnie. Przyjdzie bandyta, będzie wiedział, że mam broń w domu, będzie się po prostu bał. Będę mógł obronić swoją rodzinę, no. Nie zabiję to mojego dziecka. To właśnie konflikt wizji przyszłych społeczności, tak? No bo tak? No bo ten ktoś, kto tego nie chce bronić, on ma wizję, że będzie lepiej dla grupy społecznej, jeżeli jak się podporządkuje, wszystkim innym rzeczom, tak? No to jest... Dobra, ale nie mamy dobra ogółu, to czy w ogóle pojęcie naród wtedy istnieje? Ale dobro ogółu jest niedefiniowane. No bo jeżeli, bo tu mówimy, że posługujemy się tym samym językiem, mamy te same zwyczaje, mamy tam jakieś różne mity. Naród istnieje, ale oczywiście, no co tam... Ale to by nie powstało, gdyby nie było pewnego dobra. To by nie powstały te zwyczaje, ani ten język by nie przetrwał. Nie. Ale gdyby nie było dobra indywidualnych osób posługujących się tymi zwyczajami, językiem i tak dalej, tak? No bo to jest jakby... Ja to bym spróbował, ale to jest coś kształtowanie osób dobrym pojedynczego. Nie jest jakimś dobrem wspólnym. Ale bym wprowadził jeszcze jedną kategorię. Ale to jest kształtowanie osób, Ja kształtuję swoją córkę, swojego syna, kogoś tam i tak dalej. To jest relacja jeden w pewnym sensie. Tak, ale jest jeszcze szkoła, nie? Jest to już zaczynamy przechodzić chyba już na pojęcia gazety, cywilizacji. To jeszcze media. Cywilizacji zaraz. Bo właściwie prawo własności, prawo życia i tak dalej, to jest pewnej też jakiejś cywilizacji, tak? No to rozumiem, że poruszamy się po cywilizacji łacińskiej. Nie, ale pojęcie narodu istnieje. Dlaczego? Ja bym wprowadził tu jeszcze jedną kategorię, pojęcie rodziny. Ponieważ każdy z nas musiał się jakoś urodzić, prawda? No, tak. Nie było samotworzenia. Tak, każdy ma prawo do rodziny. I teraz każdy się urodził. To jest wspólnota nie do uniknięcia. Tak? Więc naród jest tak naprawdę zbiorem rodzin, które się składają z jednostek, prawda? I to te rodziny, te jednostki, kultywując większe wspólnocie, jaką jest naród, wcześniej plemię, utworzyły jakieś wzorce, które są dobrem tych wszystkich rodzin. No tak, ale czy to dobro nie jest taką retorką trochę, tak? No bo to jest... To dobro jakiejś społeczności to jest suma dróg poszczególnych jednostek, tak? Ja to tak rozumiem. O kulturowych, tak? O wzorcach cywilizacyjnych. Ale jakie to ma znaczenie? To jest to samo, tak? To znaczy nie to samo. Ale one są zmaterializowane w jednostkach. Tak, one są zmaterializowane w jednostkach. Nie wiem, no hymn polski, tak? Czy jest takim dobrem? Na przykład. Godło polskie. Konwencją, no. Jest, no jest konwencją, jest jakimś wzorcem, jest która instytucją. Dla wielu ludzi jest symbolem, który z czymś się wiąże, tak? Tak, tak. Flaga polski, tak? Wywołuje jakieś emocje, skojarzenia. Nadrzędnym dobrem jest armia. Dobra armia, której my nie posiadamy. Od wielu nas nie posiadamy. To jest prawo do obrony. Bezwzględnie zapewnia Amerykanom na przykład panowanie nad światem. I oni dzięki temu panują. I żaden Amerykanin nie będzie pluł na swoją armię. Albo dzięki dolarowi jeszcze. No, dolar z dolarem, a tam gdzie dolar nie pomoże, to pałą łeb. Tylko czy armia jest dobra sama w sobie, czy jest po prostu narzędziem, ona jest żeby narzędziem. Jakieś dobro pozyskać. Narzędziem jest. Armia jest dobra, dopóki nie wystąpi przeciwko swoim obywatelom. To tak możemy zakładać, że ona jest dobra, ale wcale nie musi być w przyszłości dobra. No to mówiłem, nie mamy dobrej. No dobrze, a na przykład wspólnota żydowska w przedwojennej Polsce i wspólnota polska to były te same wspólnoty, czy to były jednak... Nie, no to powiedział, że czy wspólnota islamska i wspólnota łacińska teraz w Europie? Nie, ale to sam to powiedział pan, wymienił pan dwie jakieś instancje i pytał, czy dwie instancje są jedną instancją. Nie, wspólnoty się przenikają, tak? No, też tutaj Mateusz narysował dwie wspólnoty rozległe, ale przecież te wspólnoty się przenikają, tak? Bo wspólnota ludzi, którzy preferują sposób życia typu LGBT, przenika się ze wspólnotą ludzi, którzy preferują sposób życia konserwatywny bardziej, tak? One nie są wyodrębnione, to nie są Są współnarodowe, tak? Że to są... One się w tej wspólności LGBT są przedstawiciele różnych narodowości pewnie, tak? Ogólnie chyba ciężko to tak rozróżnić, no bo wiadomo, że każda jednostka należy do przynajmniej kilkunastu, jak nie kilkuset wspólnot, tak? Możemy powiedzieć, że wspólnota, jaki tu jesteśmy, jest jedną wspólnotą, natomiast pójdziemy do domu, będziemy w innej wspólnocie, tak? Pójdziemy gdzieś na wakacje, na wycieczkę i będziemy w innej wspólnocie. Albo w ogóle się przeprowadzimy z Polski do innej. Właśnie, i mnie się wydaje, że przede wszystkim to, że
każda wspólnota, nie tak, jednostka nie jest też przypisana stricte do wspólnoty i ta jednostka może decydować, że może się pojawić w kilku wspólnotach, nawet czasem, no nie wiem. A co rozróżnia te wspólnoty? No to, a co rozróżnia te wspólnoty? Czy to nie jest jakieś tam, jakieś nie musi delikatne dobro, które rozróżnia te wspólnoty jakieś istniejące w tym? No ale na przykład co by mogło według pana rozróżniać wspólnoty? No bo są wspólnoty, no, które... No wartości, tak? No jakieś wspólnota filatelistów, że możemy się wymienić znaczkami, czy coś, pogadać o jakiś tam... Ale na przykład, nie, na przykład, czemu te wspólnoty, no załóżmy, wspólnota kibiców, nie wiem, powiedzmy Śląska Wrocław, tak? Jest wspólnota później kibiców Legii Warszawa, a za 3 tygodnie jadą na reprezentację, jest wspólnota kibiców polskich i mimo, że to były dwie osobne wspólnoty, teraz jest nigdy. No ja to mówię tak typowo, no... No ale jak leci mecz tej samej przykładowo, tak? Kibicują mimo wszystko tej samej, są w tej samej wspólnocie jak kibiców reprezentacji, tak? No i pytanie, czy tam nie ma jakichś kawałków dobra, że po prostu ogólnego w tym... Jest dobro ogólne, czy nie ma tam? Nie ma. Nie ma dobra ogólnego, no bo coś, co jest dobre dla mnie, nie musi być dobre dla wszystkich innych, tak? I nawet we wspólnocie znaczy, może... To, że dla wspólnoty ogólnie coś może być dobre, nie znaczy, że każda jednostka będzie miała z tego plusy, jeżeli wymyślimy... Według mnie poszanowanie własności będzie dobrym dla każdej wspólnoty. Oczywiście, że tak. Poszanowanie życia tak samo. Nieprawda, dla złodzieja jest złe na przykład. Dla tych, co biorą zasiłki. No powiedzmy sobie szczerze. A dla pana Ona, czy poszanowanie własności tych niewolników było dobre? Nie. No właśnie. Jak następuje kradzież, to nie, ale to skarbujemy do jakichś wartości etycznych, nie? Tak, tak, ale gdybyśmy fundament cywilizacji łacińskiej. To trzeba się zdecydować, tak, na jakiś system wartości. No to właśnie, tak, no, to jeżeli mamy na przykład system rządów prawa rzymskiego, tak, że prawo nie działa wstecz, a ktoś powie, a ja uważam, że powinno prawo działać wstecz. No, wiemy jednoznacznie z historii, że no, jest to zła zasada, tak, że ktoś kwestionujący ją, no, doprowadziłby do, no, nie wiem, jakichś kolejnych awarii cywilizacyjnych, tak, prawda? Tak. Że cywilizacja komunistyczna, no, można ktoś powiedzieć, no, była dobra albo zła, no nie, była jednoznacznie zła, była takim nowotworem na historii ludzkości. Tak, no ale chodzi mi o to, że jak gdyby dobro w kategorii jakiejś wyliczeniowej nie istnieje, natomiast można postrzegać dobro w kategorii jakiejś właśnie, w sensie systemu wartości. Tak, no ja mogę powiedzieć, że ja mam taki pogląd, tak, że dobrem ogółu czy dobrem wspólnoty jest to, że poszczególne jednostki wybierają formułę, w jakiej chcą się integrować z resztą społeczności. Czyli ta wersja autonomiczna, tak jak ty mówisz, tak jak Robert, także. No nie, no ale jest coś takiego jak konstytucja, jest coś takiego jak ustrój państwa, to nie są jakieś... To co jednostki wypracowały, tak? Kultura, i na co się godzą wszystkie. No nie, no ale czy to nie można przyjąć, że to jest dobro wspólne? To zwyczaje pewnego rodzaju, tak? Zwyczaje, no. Że nie jemy rękoma, widzę sam. No na przykład jest taka rzecz jak konkurencja, nie? W działalności gospodarczej. Wykończyć, to dobro wspólne. Wykończyć, tak? Wykończyć tego faceta, żeby nie wiem co podpalić mu tam czego. Ja to mówię. Ale to nie mówię konferencji, to pan mówię. Jakie konkurencje były? Jakby tak się rządzić konkurencję, to... Z siekierą pitą w stół, no wygrałem konkurencję. Ale to wszystko można wprowadzić do pojęcia własności, ochrony i prawa, które chroni to własności. To, co jest przyczyną zmiany, tak? Każda konflikt... Jest próba redefiniowania tego pojęcia. Przyczyną jakby... zmiany jest konflikt. A co to jest konflikt? To jest naruszenie prawa własności. Tak? Każdy konflikt, tak mi się wydaje, można wprowadzić do naruszenia prawa własności. To znaczy, ta jedna mutacja, która się zmienia. Ale ja to mówię trochę w szerszy sposób, że na przykład... To jest redefiniowanie tego pojęcia wartości. Ja to nawet mówiłem o zmianach nawet niekoniecznie naruszających, tylko na przykład konflikt ekonomiczny interesów, że na przykład pojawia się ktoś, kto z aplikacji Ubera i taksówkarza wysadza. Ale konflikt ekonomiczny interesów narusza w jakimś sensie czyjeś prawo własności. No tak? Niekoniecznie, no bo na przykład nie naruszył prawa własności. Mnie się wydaje, że nie własności, bardziej przywileju. No nie, może narusza, może nie tyle, narusza prawa własności w tym sensie, że ogranicza moje przychody z pożytków z tej własności.
czyli ma wpływ na moje prawo własności. Ja mam na wartość własności. Na wartość, tak? Czyli w jakimś sensie, jeżeli... Czyli nie na prawo. No właśnie. Na wartość, na pożytki. Na pożytki, no, tak? Czyli no, no może no tak, no, no, na, czy na własność. Ma wpływ na własność, na prawo własności. Z tego wynika konflikt, bo mam mniej pożytków z mojej własności, z mojej taksówki, ponieważ jeżdżą mi Uberem. Denerwuje mnie ta mutacja, przeciwstawiam się tej mutacji. Tak? Co dalej? Jest konsens, bo cisza była, więc wszyscy się zgadzają. No, jeżeli byśmy tak zostawali na tym poziomie i szukali, że jednak prawo do wartości własności, no to mówię, to byśmy wrócili do tego, że jak to zawsze się podaje, digilance by tylko jeździły, tak, a nie samochody. Tak, no bo każda przedsiębiorcza innowacja w jakiś sensie kogoś tam wysadza, tak, z fotela. Przy globalizacji, na przykład przy tym natychmiastowym przepływach kapitału globalizacyjnych, najbardziej traci tak naprawdę siła robocza w rozwiniętych krajach. Tak, to jest to, co... Byśmy maszyny niszczyli. A czy wszędzie na świecie tak są? No nie, no nie. Monopol. W sensie? W sensie wożenia ludzi. Trzeba mieć licencję, zezwolenie i tak dalej? W większości krajów, bo to są zazwyczaj jakieś korporacje powiązane z lokalnymi władzami. Także to w większości, no, może nie wszędzie, ja nie wiem. To jest także ograniczenie wolności innych, którzy by chcieli właśnie... No ale każdy może założyć korporację i korumpować lokalnych polityków. Powiem taką anegdotkę o taksówkach. To jest można korumpować? Powiem anegdotkę o taksówkach, jeśli można. Kiedyś Rosjanie chcieli sprawdzić, jak to Gruzini ich kantują, nie? I w Tbilisi zamknęli wszystkie, tam były tylko państwowe taksówki, nie? Zamknęli jednego dnia wszystkie taksówki, żadne z garaży nie wyjeżdżały, a na mieście pełno było taksówek. A do czego, albo gdzie najczęściej, po co jest wykorzystywany ten pseudokonflikt między tak, społecznością a jednostką? W jakim celu? Do pozyskania większej władzy. Pozyskanie większej władzy, no i partykularny interes to jest dobra retoryka. Czyli do wprowadzenia swojej wizji społeczeństwa, tak? Tak. To jest utrzymywanie konflikta. Właśnie, powstrzymywanie przed jakąś innowacją, przed jakąś zmianą. A też zarządzanie tym konfliktem, tak? Tak. Delegowanie propozycji rozwiązania. No to jest pewien paradoks. Zobacz, to jest pewien paradoks, że kiedy na przykład jest naruszanie własności w takim sensie, w jakim ty mówiłeś, czyli że naruszanie bezpośrednio prawa własności, ingerencja, to bardzo rzadko ktoś mówi, że to jest dobry ogół, żeby bronić prawa jednostki. Tak? A najczęściej, kiedy dochodzi do zmian, które respektują prawo własności, są zmianami właśnie rynkowymi, ekonomicznymi, że się zamyka jakieś zakłady, albo się wprowadza nowe technologie, które wysadzają z fotela inne zakłady, to wtedy się wyciąga właśnie to dobro ogółu. To jest w istocie paradoks, tak? A tak naprawdę moim celem jest pokazanie, że dobrem ogółu jest w istocie, że jako dobro ogółu można interpretować właśnie ochronę indywidualnego prawa własności. Tak. No i na przykład drogi nie można zbudować, bo się komuś zakłóci wartość jego posiadłości i tak dalej, nie? No to jest problem już granic prawa własności, no nie, bym powiedział. Ale w sumie zbudowanie drogi to się nazywa dobro wspólne, nie? Czyli interes można powiedzieć, że dobro wspólne wywołuje się najczęściej po to, żeby ograniczyć dobro jednostki. No z tymi drogami i że tak powiem to... No panowanie... drogi można wieżowiec postawić, którymi zasłoni ten... Różne metody są na obniżenie wartości posiadłości. No, ale tak jak mówię, to jest kwestia granicy, nie? Czy na przykład sąsiad naprzeciwko może zbudować większy budynek, czy nie? No, można, to jest problem granic, nie? Można chleb na przykład zbudować, taki, który pachnie, nie? No kwestia granic, ale no to jest problem, myślę, szerszy trochę. A pan coś mówił, że... Czy interes wspólnoty, czy to jest to samo, co dobro wspólne? No. Jedno i drugie nie istnieje, to samo. A poważnie... No nie, no interes wspólnoty. Dobra. Interes wspólnot istnieje, tak? Ja nie chcę być, tak, ja generalnie tak jak mówię, jestem sceptyczny do tych terminów, ale nie chcę być, że tak powiem, kategoryczny, że należy je odrzucić w ogóle. Uważam, że można się nimi posługiwać tylko trochę ostrożnie. Takie niebezpieczne narzędzia, takie trochę. Istnieje coś takiego jak dobro członków wspólnoty. Jakbyśmy je wprowadzili do pojedynczych osób, tak, no to coś takiego istnieje, no ale to zawsze sprowadza się do dobra. Tylko, że dobro pojedynczych mogą być przeciwstawne. Jeden chce, żeby mu pachniało, a drugi nie chce, żeby mu pachniało. No ale jeżeli członkowie tej grupy, i mogą się członkowie tej grupy zgadzają się z podstawowymi zasadami etycznymi, że nie można naruszyć własności drugiej strony, no to używaj perfumów, jakich chcesz, byle one nie docierały do mojego nosa.
bo mój nos jest moją własnością. Tak? Lub na swojej posesji co chcesz, byle zapachy czy inne rzeczy nie docierały do mojego, do mojej własności, tak? Nie wolno palić na przystanku. Cisza nocna. Znaczy, jeżeli nie ma czegoś takiego jak dobro wspólne, czyli przystanek jest prywatny, to właściciel przystanku określa, jakie są reguły obsługi tego przystanku, czy na nim można palić. No, a na przykład, proszę panów, ceny parkingów, nie? Które są jakby państwowe. Jaki byłby interes wspólny dla tych miejsc parkowania? Ano byłby taki, żeby zawsze były trzy miejsca wolne. Nie? Czyli ceny powinny być ruchome. Oczywiście, jak ktoś ma prywatny parking, to może sobie ceny zrobić, jakie chce. Ale jeżeli to jest parking miejski, to nie ma prawa... No ale parking miejski jest dobrym wspólnym, a coś takiego... No tak, ale nie jest... Jak istnieje, to nie powinno istnieć. To, że zostało sztucznie... Nie, no zaraz. Drożność ruchu drogowego w mieście jest dobrym wspólnym. Dobrze, jakby miasta były prywatne, miały prywatnych akcjonariuszy, to by była kwestia rozwiązana, tak jak na prywatnych kampusach. Tak, jakoś by to funkcjonowało, tak? No to jest, myślę, trochę fikcyjny problem. Tak, ale to jakaś abstrakcja. Gdzie są prywatne miasta? Ale będą. W Buenos Aires chyba rozwiązali problemy komunikacyjne, prywatyzując całkowicie komunikację miejską. I nagle się przestały spóźniać autobusy i potaniały. No tak, u nas nie wolno się zatrzymać w miejscu innym niż przystanek. Ale to... Nie, no bo na przykład są takie miejsca, gdzie nie ma problemu z postawieniem samochodów, bo zawsze jest wolne miejsce. I są płatne parkingi. Bezprawnie. Bo opłata parkingowa nie jest źródłem dochodu dla miasta. Nie powinna być. Znaczy nie powinna, czy nie jest? Nie powinna być. No nie i powinna. Gdzie tak jest zapisane, że nie powinno być? No dlatego, że głównym celem miejsc parkingowych jest to, żeby one były. Jeżeli ktoś potrzebuje stać, to zapłaci tyle, ile trzeba zapłacić. Chcesz stać pod fredrą, zapłać 500 i stawaj pod fredrą. Ale moja wolność mówi, że pod fredrą nie mogą stać samochody. Nie, to że abstrakcyjne strasznie tematy, tak. Nie, bo takie fakty no, były kiedyś. Myślę, że wyczerpaliśmy, znaczy na tematu na pewno nie wyczerpaliśmy. Ale formułę. Myślę, że temat jest rozwojowy. Tak to nazwijmy. Bardzo szeroki. Jeszcze jedno pytanie. Prośbę, Mateuszu, czy mógłbyś nam w jakimś kolejnym wykładzie ekonomii czwartkowej przybliżyć alternatywne systemy bankowe w stosunku do tego, co istnieje w Polsce, czy nie w Europie, czy w ogóle, no powiedzmy sobie, w etatystyczno-biurokratycznym świecie. Mm-hmm. Bardzo no, kiedyś tak. Myślę, że nie tylko mnie, ale wielu osób to by zainteresowało. Mm-hmm. Jasne. To taka prośba i podziękowanie. Mm-hmm.